To wstrząsający rodzinny dramat, o którym w 1858 roku mówiła cała Europa. Posłuchajcie i wy. Rzecz wydarzyła się w Bolonii, wtedy części państwa kościelnego, gdzie żyła kupiecka żydowska rodzina Mortara wraz ze swoimi dziećmi, w tym chłopcem o imieniu Edgardo. Jak na zamożnych kupców przystało, mieli też służącą, Włoszkę, a więc chrześcijankę. To właśnie ta służąca postanowiła potajemnie ochrzcić chłopca, gdy jako niemowlę był poważnie chory. Chłopiec przeżył, ale informacja o chrzcie dotarła po kilku latach do bolońskiej inkwizycji. Papieskie prawo było surowe. Dziecko chrześcijańskie nie mogło być wychowywane przez niechrześcijan. Edgardo został więc odebrany rodzicom i umieszczony w internacie w Rzymie, gdzie cieszył się osobistą opieką papieża Piusa IX. Dramat rodziny Mortara obiegł całą Europę. O uwolnienie chłopca i oddanie go rodzicom apelowała do papieża prasa, intelektualiści oraz zwykli ludzie. Papież pozostał nieugięty. W sprawę zaangażowały się też koronowane głowy, cesarz Austrii Franciszek Józef i cesarz Francuzów Napoleon III. Ten ostatni wykorzystał sprawę w swoich intrygach. Zapaść wizerunkowa papiestwa ułatwiła mu działanie na rzecz likwidacji państwa kościelnego i włączenie jego terenów do jednoczących się Włoch. Edgardo, który wstąpił do stanu duchownego, łączyła jednak z papieżem Piusem IX głęboka przyjaźń. Więcej o intrygach XIX-wiecznych dyplomatów, finansistów i duchownych opowiadam w książce Telegram od Rothschilda. Zachęcam i polecam.